Siema, z tej strony Kubik, witam i zapraszam Was na kolejny szybki zbiór newsów dotyczących NBA 2K15, tym razem trochę lepszy, bo okraszony gameplayem już z Gamescomu. Jest on co prawda nagrywany trochę po partyzancku, ale coś tam widać. Linki do materiałów źródłowych, z których wziąłem te gameplaye, znajdziecie pod filmem, bo niestety nie ja to zgrywałem. Co widać na tych gameplayach? Oczywiście widać drobne zmiany, ale trzeba wspomnieć, że jest to wczesna wersja gry, także nie ma za bardzo co się nad tym rozwodzić, nad analizą poszczególnych animacji, poszczególnych błędów, bo to sporo się jeszcze może zmienić i na przykład w tym momencie już ta gra może zupełnie inaczej wyglądać niż to, co mamy okazję obserwować na Gamescomie. W poprzednich edycjach tak to było. Także nie zdziwiłbym się, gdyby było tak też i tym razem. No ale jakieś zmiany możemy skomentować z tego gameplaya, oczywiście poza takimi drobnymi jak nowy scoreboard, jak zmienione koszulki, oczywiście już dodane na Gamescom, także ukłon w stronę 2K, że przygotowała coś takiego. Mianowicie te złote wstawki na kołnierzykach, na plecach, które wyróżniają drużyny, które w swojej historii zdobyły mistrzostwo NBA. Swoją drogą ciekawa historia jest tym z Oklahoma City Thunder, ale o tym innym razem. No i poza tym widać oczywiście to, co widać w każdej edycji, czyli poprawione animacje, ta gra jest płynniejsza, mam wrażenie, że też wolniejsza, na to bym liczył. Szczególnie jeśli chodzi o My Team, to zwolnienie rozgrywki bardzo by się tej grze przydało. Lekkie urealnienie tego, co się dzieje na parkiecie, bo takie jakie cuda potrafią się dziać w My Team, to czasami przychodzi ludzkie pojęcie. No i taką mam nadzieję, że to się wszystko zmieni, aczkolwiek, tak jak wspominałem, to jest wczesna wersja gameplayu, także poczekamy, zobaczymy. A z takich głównych zmian, które chciałbym Wam przedstawić w tym materiale, to przede wszystkim zmienia się ocena za rzut. To, co mieliśmy w poprzednich edycjach NBA, czyli na przykład w 2K14, mieliśmy ujednoliconą ocenę za rzut i do tego dochodził jeszcze moment wypuszczenia piłki. To w poprzedniej edycji wyglądało troszeczkę inaczej. Ta ocena za rzut była rozdzielona na poszczególne rzeczy. Mieliśmy okazję zobaczyć, czy rzut był dobrze broniony, czy z dobrej odległości wykonane z dobrego miejsca i tak dalej, i tak dalej. To wszystko łączyło się razem z momentem wypuszczenia piłki, dopiero dawało nam ocenę za rzut. Tak w NBA 2K15 ma to być kompletnie zmienione, postawione na głowie, bo shoot feedback ma być ciągle włączony i widoczny pod zawodnikiem w postaci takiego paska i zaznaczonego wyraźnie momentu idealnego wypuszczenia piłki w danej sytuacji. I co jest bardzo ciekawe, ta ocena za rzut jest jakby obliczana w locie, co możecie zauważyć obserwując zawodnika, który porusza się z piłką na parkiecie i ten ciemny pasek symbolizujący minimalnie zbyt wczesne wypuszczenie piłki z poprzedniej edycji, jak i minimalnie za późne się zmienia i gdy rzut jest bardzo dobrze broniony, to się drastycznie zmniejsza, a trzeba zwrócić uwagę, że gameplay jest nagrywany na poziomie trudności pro. I co jeszcze warto powiedzieć o tym nowym systemie rzutu? To, co mnie bardzo niepokoi, czyli gdy trafimy zawodnikiem w idealny moment, w tą cieniutką białą kreskę, to niezależnie od tego, gdzie stoimy, niezależnie od tego, kim rzucamy, trafimy ten rzut na 100%. Pasek zmieni kolor na zielony i trafiamy rzut na 100%. I dlaczego mnie to niepokoi? Ponieważ jest to sprowadzenie tych rzutów do gry po prostu zręcznościowej i nie bardzo mi się to podoba, szczerze przyznam. Co prawda można wtedy spokojnie powiedzieć, że te rzuty i to, czy go trafimy, czy nie, w pełni zależą od nas. No ale tak do końca nie powinno być. Bardziej wolałbym to widzieć w ten sposób, że obrona po prostu byłaby skuteczna, a nie tak jak w tym momencie. Niektórych rzutów po prostu nie da się bronić. A potem z drugiej strony mamy festiwal nietrafionych rzutów, które praktycznie nie są bronione, tak? Ten feature trochę mnie martwi, aczkolwiek jak deweloperzy wspominają, nie da się tego wyuczyć, że będziemy mieli na przykład 10 rzutów z rzędu wypuszczonych w idealnym momencie, to jednak mnie to trochę martwi, bo może się okazać, że nieważne, czy się dobrze broni, czy nie, jeśli ktoś ma wyczuty jumper danego zawodnika, to po prostu może nim siekać jak chce i gra może być przez to po prostu mniej grywalna i mniej dobra, sprowadzona do takiej zręcznościówki, jak to mamy do czynienia z rzutami wolnymi, gdzie nawet zawodnik słabo rzucający rzuty wolne, jeśli ma tylko dobrą animację, to jesteśmy w stanie wyciągnąć nim spokojnie 80%. Z rzutów wolnych nie ma z tym żadnego problemu, a ja bym wolał jednak, gdyby gra nagradzała tych graczy, którzy stosują placy, grają symulacyjnie, wypracowują sobie dobre rzuty, a nie po prostu są nieźli z trafianiem w białą kreskę. Do tego to się może sprowadzić. Dodatkowo na ten pasek ma wpływać zmęczenie zawodnika, które ma odgrywać w tej edycji większą rolę i ma to wyglądać mniej więcej w taki sposób, że jeśli ciągle wjeżdżamy pod kosz jednym zawodnikiem, na przykład Kevinem Durantem, to za piątym, za dziesiątym razem on już będzie zmęczony, będzie go to bardziej męczyć i nie będzie tak skuteczny jak na samym początku. Bardzo mnie to cieszy.
Jeśli ten nowy system oddawania rzutów się sprawdzi i goście oddający głupie rzuty, słabe rzuty przestaną je trafiać w końcu, to może być dobrze. I to było wszystko. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem, że jesteście bardzo ciekawi, jak ten system sprawdzi się w praniu i już nie możecie się doczekać premiery NBA 2K15. To tyle. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Cześć!